kaszlą, kaszlą, moherowe kaszlą zawsze. Kaszlą i żebrzą. Żebrzą siedząc, żebrzą chodząc. I teraz, proszę Państwa, za tym teatrem studio to co jest? Kościół Świętego Krzyża już nie widać, widzicie Państwo, bo świeckie budynki zrobiły konkurencję budynkom sakralnym, gdzie był krzyż katolicki, to kiedyś na wiosce to było tylko widać kościół i krzyż katolicki, a teraz już ten teatr studio jaki wielki jest, a ten pałac u tych moherowych, pałac kultury Stalina i Lenina, ateistyczny jaki wielki, strasznie jest wielki. Kaszlą, bo tu nie ma ani jednej osoby prawosławnej. Kaszlą, bo ta Ania nie jest osobą prawosławną, nie pochodzi z cerkwi, a z Anglo-Ameryki Białystok, ta nasza Ania, to już ze 20 lat tutaj nie przyjeżdża do Warszawy, bo tak, te chóry w Magdalenie są słabe, jak mają, proszę Państwa, ślub, no to nie śpiewa chór 60-osobowy, 70-osobowy, jak w Anglo-Ameryce Białystok, tylko 3-4 osoby. Po co? Po to, żeby ten Bołtruczuk rozdzielił te pieniądze tylko pomiędzy 3-4 osoby. Także pięknego śpiewu prawosławnego. Gredzi, kredzi, prydzi, niewiesta. Atliwa, niewiesta, prydzi, gredzi. Pięknie chór śpiewa, jak para młodych już pojawia się w cerkwi. Korony nad głowami przychodzą do ołtarza i chór pięknie śpiewa. Tutaj w Warszawie nie ma tego klimatu, bo Warszawa jest moherowa. Że zieleni mało, szarzyzny bardzo dużo, a w Anglo-Ameryce Białystok bardzo dużo jest zieleni. Także Warszawa jest czerwona, szara, brzydka.